się sentyment, wspomnienia, jak pan tu przychodzi na to boisko, panie Edwardzie. Ile miał Grzegorz lat, jak pierwszy raz pojawił się tutaj na treningu w Orle Mrzeżyno? No bardzo szczerze powiem, że to już parę lat minęło, tak? Bo to był początek lat 90., to był 94-95, gdzie po prostu rozpoczynały się pierwsze treningi. W tamtym okresie mieliśmy dwa do dyspozycji młodych tych adeptów, młodych piłkarzy, dwa boiska. No i myśmy tutaj większość czasu młodzież spędzała właśnie na boisku. Pierwszy tak. Był Krzysztof, tak? Najstarszy syn. Na jakiej pozycji grał? No właśnie wtedy nie było tak ukształtowane, które to miała być pozycja piłkarzy. To się grało tam, gdzie piłka tam była większość. Większość piłkarzy, to powodowało to, że po prostu był najaktywniejszy piłkarz, który po prostu się najbardziej był zauważany na boisku. No to tak to wtedy zdało. Ale co, Grzesio mu, przepraszam, że wejdę słowo, Grzesio mu pozazdrościł i chciał też? Czy... Nie, bo to była różnica, nie wiem, 5 lat, także tutaj po prostu tutaj trudno było. No bo takim bardziej Krzysiek był jego takim autorytetem, którego podglądał i wtedy on go wprowadzał w te pierwsze szeregi piłki nożnej. Jakie są te pierwsze wspomnienia Grzegorza jako tego adepta futbolu? No dzisiaj to zawsze jak jest osiągnięty taki sukces, to wtedy się łatwiej rozmawia, wtedy się łatwiej tworzy wszelką historię, która pozwoliła na tego, że to były jakieś tam inne ci mieszy. Wszystko odbywało się spontanicznie, to nie było gdzieś tam planowane i tak dalej. Była chęć do spędzenia wolnego czasu w sposób taki właśnie, jak wtedy dzieci miały. Sportowo, na boisku, z piłką, w każdym wolnym czasie Grzegorz czy Krzysiek spędzali czas z piłką nożną. Jako rodzic? Rodzicowi i innym rodzicom, którzy nas teraz będą oglądać, a którzy często na siłę pchają swoje dzieci do sportu, żeby były kolejnymi Igami Świątek, Grzegorzami Krychowiakami, Robertami Lewandowskimi. To jest dobra droga, tak na siłę pchać dzieci? Czy to ma być wybór dziecka? To się nic nie robi. Ten po prostu piłkarz, przyszły piłkarz, a wcześniej dziecko, musi to chcieć. Musi to lubić, chcieć, musi mieć swoją wizję, musi mieć swoje marzenia. Bawić się. Bawić się i traktować to właśnie w formie zabawy. I takie wtedy to miało wtedy cele. I takie miało, to była zabawa, to było najlepsze. Pocieszeniem przykładowo, jak pamiętam, pierwszy trener za najlepszy zawodnik na boisku dostawał gruszkę. O, to fajne. Było tego typu. I to właśnie przyszedł, mówi, o już tata, już od tych gruszek to mnie brzuch boli. I to właśnie to była ta wielka ta radość taka, gdzie po prostu na tym etapie właśnie ci młodzi chłopcy czerpali z tego przyjemność. Jakim był uczniem? Dobrym uczniem, chociaż dla niego szczerze, no potrzebował dużo wyzwań. Nie lubił skupiać się na czymś, co wymaga dużo czasu, monotonii. On bardzo po prostu robił to szybko i do przodu, dalej, a nie zawsze robił to dokładnie, ale rzeczywiście wszystko mu jakoś wychodziło. Nie wiem, złote dziecko. Tak, złote dziecko, że bardziej też tutaj jako chłopcy na informatyce, żeby mogli pograć, żeby tam może jakaś FIFA, żeby coś tam, tak? Co prawda w tych czasach to chyba były skoki małysza na tej prostej grafice. Ale ogólnie był uczniem bardzo dobrym. Bardzo dobrym, starał się. Jakie tam co pani miała jakieś wtedy? Ja myślę, że miał piątkę na pewno. Tak? Piątkę na pewno miał. Bardzo dobry uczeń. Na wagę nie chodził? Nie, tutaj tato mu na to nie pozwolił, żeby chodzić na wagary. Nie, na wagary nie chodził. Bardzo dobry uczeń, fajny. Trochę rozrabiaka. Umie złapać dobry kontakt z uczniami, z osobami, z którymi rozmawia. Jest pozytywnie odbierany. Rzeczywiście tutaj u Grzegorza było, że... No ja bym powiedziała, że nawet miał takie małe ADHD. Tak. Jego było wszędzie pełno. On wszystko robił za... My powiedziałam za trzech i już miał wolne, tak? Czyli on był taki bardzo impulsywny, szczególnie na dyżurach, tak? To wiadomo było, że jak coś się dzieje, to tam jest Grzegorz na pewno. Grzegorz miał jakiegoś takiego piłkarskiego idola, swojego wzór? Tak, no znaczy też w późniejszym okresie, jak miał już tak 5-6 lat, to zawsze był Steve Gerrard i to był jego Anglia i on, i to był jego idol i właśnie, bo on tak bardziej ustawiony jako ten pomocnik, ten pomocnik ofensywny, nawet defensywnie ofensywny, chociaż po prostu miał taki charakter, że jak drużyna przegrywała, to potrafił wszędzie grać, tak? I na boisku, i nawet, jak pamiętam, kiedyś nawet trochę na bramce grał. Tak? Ale takim idolem tego Steve Gerrard, miał takie kontakty, pisał listy tam właśnie, no.
do Anglii. On był tyle ciekawą postacią na boisku. Zagrał z chłopcami dużo starszym od siebie. Był bardzo malutki, to bardzo śmiesznie wyglądało. A nawet wręcz bym powiedział zabawnie, tak? Wszyscy się śmiali. Ale kiwał tych starszych? Kiwał właśnie, tak biegał szybko, cały był zaangażowany, cały czas biegał. Nie było takiej pozycji, że on tam stał, gdzieś się oglądał i tak dalej. Także po prostu tutaj w tym przypadku to wyróżniał się pod tym względem. Taki cały czas ruchliwy.